Errata jest historią, która próbuje zakończyć wątek rozpoczęty w Kreuzoku. Ta historia z Kreuzoka domagała się finalizacji i znajduje je właśnie w Erracie. To po pierwsze. Po drugie, to dwie różne koncepcje sprawiedliwości. Z jednej strony reprezentowana przez Romana Jakubowskiego taka wizja porządku, zgodna z prawem, zgodna z regulaminem, a z drugiej strony samowolka Bagiety, jakaś próba wyrównania rachunków sprzed lat. Te dwie wizje, mimo że przez wiele tych tomów się ze sobą mieszały i zderzały, tutaj muszą się skonfrontować. I o tym jest ta powieść. I wreszcie po trzecie, to jest tak naprawdę powieść o tym, czy jakby jest miejsce dzisiaj w świecie dla wymierzenia sprawiedliwości na własną rękę. Czy dzisiaj jakby pamięć nie jest czasami tym, co działa przeciwko nam, przeciwko normalnemu życiu. No i jest jeszcze wiele wątków, ale nie będę zdradzał. Czy Errata jest czymś, co właśnie zamyka klamrą, kończy, czy zostawia furtkę na coś nowego? No tak jak w każdej powieści realistycznej, bo uważam, że powieść kryminalna jest współczesną jakąś realizacją tej wielkiej powieści. Z jednej strony jest rzeczą zamkniętą i Errata naprawdę kończy, definitywnie kończy ten ciąg wydarzeń, który był związany z zabrańskimi policjantami. Natomiast tak jak w każdej powieści, zawsze istnieje możliwość rozwinięcia któregoś wątku. Można zacząć budować tę historię w oparciu o postacie, które są zanurzone w to uniwersum świata. I na pewno jest taki potencjał w tej powieści. Ale historia zabrzańska to nie jest coś, co odkłada pan daleko poza zasięg własnego pióra. Nie, Zabrze dalej pozostaje w kręgu moich zainteresowań. Po pierwsze, mam tutaj na myśli właśnie tą kategorię uniwersum świata zabrzeńskiego, które zostało wykreowane w tej pentalogii. Dlatego, że mam tutaj na myśli powieść, którą zbudowałem w oparciu o lata 90., o pewien czas transformacji ustrojowej, a których postacie odnajdziemy też właśnie w tym cyklu już opublikowanym, tyle że młodsze o 30 lat, niektóre przynajmniej z nich. Książka nazywa się Wire i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to ukaże się w przyszłym roku. Natomiast myślę też o kryminale, który sięga do początku XX wieku. Do lat 20. czy nawet do pierwszej dekady, kiedy Zabrze jeszcze nie miało praw miejskich i kiedy miasto czy miejscowość była zarządzana przede wszystkim przez Donesmarków, kiedy obok mieszkał Karol Godula i jego czarna legenda ciążyła nad tym miejscem, kiedy mieliśmy tutaj dużą wspólnotę żydowską. I myślę, że to wszystko fajnie zagra w takim kontekście opowieści retrokryminalnej, która nawiązuje do piekła tamtego.